Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze 5 lat temu na polskim YouTubie bardzo dużą popularnością cieszyły się materiały typu Top 5 niepokojących nagrań. Top 5 nagrań Slendermana. Slenderman złapany na kamerze. Jeff the Killer uchwycony na 5 nagraniach. Kto z was nie oglądał tego swego czasu? W 2017-2018 roku filmy te zyskiwały setki tysięcy, nawet miliony wyświetleń. Popularność tych tematów swego czasu była gigantyczna, a materiały te cieszyły się niesamowitą popularnością. Aczkolwiek obecne czasy absolutnie tego nie odzwierciedlają. Ponieważ kanały, które jeszcze 5 lat temu zyskiwały spore wyświetlenia na tym kontencie, obecnie niekiedy nie przebijają nawet 10 tysięcy wyświetleń na film, a kontent ten wydaje się być totalnie zapomniany, a przez wielu wręcz wyśmiewany, uważany za cringe'owy i tak dalej. Co się stało? Dlaczego tak się stało? Jakie są przyczyny upadku top 5 tego i tego na kamerze? Także cześć wszystkim, z tej strony Mandar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Trochę będzie tutaj o upadku kontentu ciekawostkowego tak w ogóle, ale głównie zajmiemy się upadkiem kontentu typu top 5 niepokojących rzeczy złapanych na kamerze. Czytaj numer 15, Hagiwagi. Hagiwagi solidnie się zdenerwował i dał mu mocnego kopa. Tak jest, to mniej więcej na tym skupiać będzie się ten film. Nie ukrywam, że jest to kwestia trochę mi bliska, ponieważ jeszcze kilka lat temu tworzyłem taki content, ale myślę, że to nawet dobrze dla tego materiału, ponieważ dam radę opisać to za źródła. Jednakże jeszcze nim zaczniemy, zostaw kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, ponieważ dobijemy 300 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Zapraszam Cię jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem myślę, że możemy zaczynać. Zatem zacznijmy od, myślę, najbardziej podstawowej kwestii, czyli skąd właściwie ten content się wziął, kto był z tym jako pierwszy, kiedy dostał się do Polski i tak dalej. Tak więc zaczynajmy. Tak jak to bywa z większością popularnych trendów w polskim internecie, content typu top 5 niepokojących nagrań bądź top 5 tego i tego złapanego na kamerze został w pewnym sensie skopiowany z zagranicy, a dokładnie jak to zwykle bywa, ze Stanów Zjednoczonych. No, najprawdopodobniej. Niestety nie doszedłem do informacji odnośnie tego, kto właściwie zapoczątkował ten content, aczkolwiek raczej wiadomo, skąd to wszystko się wzięło, albo raczej kto najbardziej go spopularyzował, a był to Chills. Goście możecie znać z dwóch kanałów, z pierwszego, czyli Chills, a także z drugiego, czyli Top 15. Jeżeli żaden z was totalnie nie wie, kim ten gościu jest, to szybciutko wam wytłumaczę. Tak jest, teraz chyba wszystko jasne. Absolutnie gościu nie ma najlepszej reputacji w zagranicznym internecie. Raczej dla wielu jest niczym więcej jak chodzącym memem. I tak jest, z tego gościa bekę cisnęło masę osób w internecie. I trwa to dosłownie lata. I nie przesadzam. Jednakże kim właściwie jest Chills, co takiego zrobił i dlaczego tak bardzo jest wyśmiewany niekiedy? Ano tak naprawdę to on rozpopularyzował na całym świecie zasadniczo ten content typu top 5, czy też raczej w jego przypadku zazwyczaj top 15. Sam nagrywa od 2011 roku i od samego początku publikował filmy właśnie z jakimś niepokojącym motywem. Początkowo były to Piotrek, nie możesz tak mówić. Początkowo były to podwalone z Reddita straszne historie, a następnie content ten wyewoluował w pokazywanie 15 niepokojących nagrań, a przy okazji wyewoluował także głos prowadzącego, który stał się czymś w rodzaju numer 15. Stopy w sałacie z Burger Kinga. Nie, no dobra, nie potrafię tego obserwować. Oba kanały Chillsa przez następne lata zyskiwały coraz większą popularność, a myślę, że największy wzrost jego kariery miał miejsce w 2017 roku. Wtedy Chills wydawał swoje najpopularniejsze filmy, takie jak 11 przerażających rzeczy złapanych przez drona, 76 milionów Czekaj chwilę. Czy wy też czasem nie widzieliście gdzieś na polskim YouTubie tej samej miniaturki? Ano tak, no właśnie w ten sposób widzicie, jak ten content później przedostał się do Polski, ale nie uprzedzajmy faktów. Filmy Chillsa zbierały milionowe wyświetlenia i do tej pory radzi on sobie całkiem dobrze. Rzecz jasna, youtuberów tego pokroju było więcej w tamtym czasie i zasadniczo utrzymują się oni do teraz. Tyle, że w porównaniu do tego 2017 roku zdaje się, że podejście do tworzenia takich filmów dość mocno się zmieniło, przynajmniej w świadomości tych zagranicznych twórców. Teraz nie wstawiają kilkunastominutowych filmów kilka razy w tygodniu chociażby, a teraz raczej publikowane są około 40-minutowe bądź nawet godzinne, ewentualnie kilkugodzinne filmy raz na tydzień bądź na 2 tygodnie.
Ale jak wiecie, nie o tym tutaj rozmawiamy. Tak jak wspomniałem, przez zagranicznego YouTube'a przetoczyło się trochę więcej takich kanałów. Aczkolwiek to właśnie Chiliz wydaje się być najbardziej pospolitym z nich wszystkich, najbardziej znanym. To on najbardziej wykorzystał ten content, to jego filmy oglądało się najczęściej. A w rezultacie polscy YouTuberzy najczęściej kradli właśnie z niego. Sam content typu top 5 niepokojących nagrań w kwestii całego świata stoi na ten moment całkiem dobrze, czego nie można powiedzieć o tym, jak wygląda on w Polsce. I myślę, że to właśnie tym powinniśmy się teraz zająć. Tak więc jeszcze nim przejdziemy dalej, aby jakoś przeanalizować całość tego kontentu, o co w nim chodzi i dlaczego jest on tak, nie oszukujmy się, leniwy, myślę, że to idealny moment, abym sam opisał moją przygodę z tym kontentem, skąd to się wzięło, jak to się wzięło, no dobra, może nie tak. Myślę, że od jakiegoś czasu było to całkiem mocno memowane i szczerze mówiąc, nie dziwię się, ale zacznijmy od początku. Jeszcze jako dzieciak, w sensie mniejszy dzieciak niż teraz dzieciak, kiedy otwierałem ten kanał, właśnie pierwszymi rzeczami, które nagrywałem, było właśnie rzeczy typu top 5, top 3, Slenderman, zupany na kamerze i tak dalej. Generalnie był to content, który z mniejszymi bądź większymi przerwami tworzyłem przez 3 lata. Tak mniej więcej. No i wtedy faktycznie jako 12-14 latek myślałem, że jest to coś faktycznie dobrego i odkrywczego i faktycznie interesującego. Aczkolwiek kiedy z czasem dorosłem i myślę, że stałem się trochę bardziej świadomym widzem, twórcą i człowiekiem, zauważyłem, że ten content no nie ma zbyt dużej ani przyszłości, ani wartości w samej w sobie. Wiecie jak to jest, po prostu z biegiem lat skumałem, że pewne rzeczy nie są tak kolorowe jak mi się wydawało i jedną z nich był właśnie ten content. Jeżeli pamięć mnie nie myli, tworzyłem ten content dlatego, że po prostu te rzeczy mi się podobały i faktycznie uznawałem, że było to jakkolwiek interesujące. Akurat teraz, kiedy minęło parę lat, wiem, że do końca to takie nie jest. Jednakże bez wątpienia, tworząc te filmy przez kilka lat, nabrałem jakiegoś doświadczenia w montażu filmów, w tworzeniu ich, a także teraz widzę, czego robić, a czego nie robić, czego pewnie nie widzą co niektórzy twórcy, którzy jeszcze jakiś czas temu trzaskali na tym większe wyświetlenia. Sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to niezwykle łatwy do zrobienia content, a zatem także bardzo leniwy content, bo często to nie ty robisz research, a researchem jest film, który odpalasz w tle. Zapewne sami domyślacie się, czym są źródła bądź inspiracje w opisach filmów youtuberów tworzących taki content po dziś dzień. Ponadto z rzeczy, które zaobserwowałem, jest to content bardzo chwilowy. Tak naprawdę widz nie utożsamia się z tobą, a z materiałem, który prezentujesz, co też nie ma większej przyszłości. W ogóle. Z tego wynika również fakt, że dla mnie, jako dla twórcy, w takim typie contentu nie ma absolutnie żadnej ścieżki rozwoju czy czegokolwiek takiego. Tak naprawdę cały czas robisz filmy, które są w gruncie rzeczy takie same. Od lat. I to nie jest okej. Moje obecne stanowisko jest takie, że jak wtedy byłem dzieciakiem, to było dla mnie bardzo spoko. Tworzenie takich rzeczy, oglądanie ich. Aczkolwiek teraz absolutnie nie powróciłbym i nie tworzyłbym takiego kontentu w tych czasach, bo po prostu myślę, że moralność by mi na to nie pozwoliła, ale tak szczerze, trochę by mi było wstyd. No ale okej, skoro tą bardziej osobistą część mamy za sobą, przejdźmy do dania głównego, więc let's see me, dude. Tak więc skoro moją przygodę z tego typu rzeczami mamy już za sobą, przejdźmy do stanu tego kontentu na polskim YouTubie, ale nie obecnie, a jeszcze kilka lat temu, kiedy ten kontent dopiero się przebijał. Nie wiem, czy pamiętacie 2015 rok. Jeżeli jesteście trochę starsi ode mnie, ewentualnie w moim wieku, myślę, że już wtedy mogliście YouTuba oglądać. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ wtedy na polskim YouTubie wielkim fenomenem stały się ciekawostki. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że największy sukces w tej dziedzinie odniósł Bombel. Boxdel. Mastny Ben na ciekawostkowych filmach kosił spore wyświetlenia, więc nie powinno nikogo dziwić, że później pojawili się twórcy, którzy także starali się jakoś albo ukraść jego styl, albo cokolwiek zrobić w kwestii ciekawostkowego kontentu, by zebrać trochę viewsa. Niestety dla wielu z nich 2015 i 2016 rok był trochę ciężki pod tym względem, ale właśnie na przełomie 2016 i 2017 roku polscy youtuberzy dostrzegli fenomen Chilsa i Chilso podobnych youtuberów, przedstawiających top 5 niepokojących nagrań z internetu i generalnie content tego typu. Poza tym zdaje się, że 2016 i 2017 rok był po prostu idealnym momentem, by wejść na YouTube ze strasznym contentem, a jeżeli dodatkowo miałeś przy tym głos, którego dobrze się słuchało, to przy odrobinie szczęścia mogłeś nawet liczyć na spore wyświetlenia. Wówczas młodsi widzowie YouTube'a byli całkiem zajawieni na ten niepokojący content. To właśnie wówczas chociażby DJ Palasite zdobywał duże wyświetlenia na filmach o duchach i nawiedzonych przedmiotach. Dodając do tego fakt, że content ciekawostkowy był cały czas na topie i do filmu mogłeś dodać 3 losowe ciekawostki o 3 zupełnie losowych rzeczach,
a następnie skondensować to wszystko w 3-minutowym filmie, a algorytm sam jakoś by to napędzał. Tak więc to właśnie wtedy na YouTubie ten content zaczął się pojawiać. Content, gdzie bliżej nieokreślony, anonimowy głos z internetu opisywał kolejne 5 niepokojących nagrań. Nagrania były przeróżne, od pokazywania na nich postaci z creepypast, a wówczas co niektóre creepypasty miały przerażająco sporą popularność. Przykładowym fenomenem było 5 Slendermanów złapanych na kamerze, albo 5 nagrań Slendermana, bądź 5 Jeff the Killer złapanych na kamerze. Do tego dochodziły nawiedzone lalki, top 5 duchów złapanych na kamerze, najbardziej nawiedzone miejsca w Polsce, mutanci, prześladowcy, syreny, jednorożce, kryptydy i wiele, wiele więcej. Jako że temat definitywnie siadł za oceanem, musiał siąść również w Polsce. Tak więc rok 2017 i 2018 to swoiste królowanie kontentu typu top 5 tego i tego tu i tu. A poza tym umówmy się, tworzenie tych filmów to nie jest jakaś trudna sprawa i filozofii nie ma tutaj żadnej. Sam wiem, bo sam robiłem to jeszcze parę lat temu i zdaję sobie sprawę, jak łatwo było zrobić taki film. Przeważnie wygląda to tak, i to nie tylko w moim przypadku, a także z całą pewnością tyczy się to także wielu innych polskich youtuberów, którzy w tamtym czasie nagrywali ten content. Zasadniczo odpalasz film zagranicznego youtubera, oglądasz to, co on mówi, co opisuje, wyhaczasz te najciekawsze elementy, następnie ogarniasz te nagrania, pobierasz je, dodajesz do tego swój głos, gdzie w dosłownie 2-3 zdaniach opisujesz, co widzimy na filmie, może skąd pochodzi ten film czy cokolwiek, bez jakiejś szerszej analizy. Następnie puszczasz film, potem kolejny i kolejny, podkładasz pod to niepokojącą muzykę, zazwyczaj taką samą, a dodatkowo na samym początku i na samym końcu filmu prosisz wszystkich o łapkę w górę, subskrypcję i wbicie na Instagrama. Tu nie ma żadnej filozofii. Te filmy i nagrywa się szybko i montuje się szybko. Niekiedy myślę, że produkcja takowego filmu trwa nawet mniej niż godzinę. Tak jest, o kradnięciu filmów z zagranicy przez polskich youtuberów tworzących content typu top 5 tego i tego było swego czasu może nie jakoś mega głośno, aczkolwiek świadomość w tym temacie cały czas gdzieś tam występowała, ponieważ kanały komentarzy nagłaśniały te sytuacje. Kradzież to na pewno dobre słowo w tej kwestii, jednakże jakoś nie przepadam za nazywaniem kogoś złodziejem, ale i tak pokażę wam tu niektóre przykłady, może zbyt dużej inspiracji zagranicznymi filmami. Tutaj chociażby Chills, 11 przerażających rzeczy złapanych przez drona. A tutaj materiał polskiego youtubera Puffy. Przerażające rzeczy uchwycone przez drony z tą samą miniaturką. A teraz zobaczcie sobie kilka kluczowych momentów obu filmów i powiedzcie, czy widzicie jakieś podobieństwo. Drony pozwalają nam odkrywać obszary, do których człowiek nie ośmieliłby się wejść. Drones allow us to explore areas that we would otherwise never dare step foot in, and as they fly through the sky high above, they sometimes catch things that were never meant to be witnessed by the human eye. A kiedy przelatują przez wysokie niebo, czasami łapią rzeczy, których nigdy nie byłoby nam dane zobaczyć. Something hiding in the thickets. Watch the left side of your screen closely as the drone starts to land and pay close attention because it happens pretty fast. Ten materiał z dronu pochodzi gdzieś głęboko z parku Ohio. Film zaczyna się normalnie, ale potem po około 5 minutach możemy zobaczyć coś ukrytego w zaroślach. Uważnie obserwuj lewą stronę ekranu, gdy dron zacznie lądować. Tak jest, dosłownie kilka fragmentów, w razie czego linki do obu materiałów macie w opisie, żebyście mogli sobie wszystko samodzielnie porównać. I takowe sytuacje działy się na polskim YouTubie bardzo, bardzo często. Ale raczej o tych nie do końca uczciwych taktykach wielu z was już wie i ten temat był już wielokrotnie podejmowany przez youtuberów komentarzy, więc myślę, że nie mam co tutaj dogadywać. W każdym razie, 2017, 2018, w pewnym sensie 2019 też, to były złote lata dla tego kontentu. Aczkolwiek właśnie w 2019 coś się zepsuło, chyba. Ponieważ nagle wyświetlania na nim zaczęły bardzo mocno w Polsce spadać. I pytanie brzmi, dlaczego? Tak więc na początek Nexu, taki polski Chills, a dlaczego? No raczej wszyscy wiecie dlaczego. Gościu zgromadził ponad 640 tysięcy subskrybentów, aczkolwiek obecne wyświetlenia absolutnie tego nie oddają, ponieważ filmy zbierają plus minus 10 tysięcy wyświetleń, niekiedy przekraczają ten próg, a niekiedy nie. Filmy, które publikuję teraz są rzeczywiście dłuższe niż były wcześniej, ponieważ obecnie jego filmy nawet przekraczają kilkanaście minut. Aczkolwiek w porównaniu do wyświetleń, jakie kręcił jeszcze kilka lat temu,
No, wrażenia to nie robi. Wspomniany wcześniej Puffy. Kilka tysięcy wyświetleń na film, ewentualnie czasem coś może pójść trochę lepiej. Apex Speaks. Kanał zebrał 200 tysięcy subskrypcji, z czego przez ostatnie lata non-stop te subskrypcje traci, a ostatnie filmy niekiedy nie przekraczają nawet 1000 wyświetleń. Myślę, że te trzy kanały to dobry przykład tego, w jak słabym stanie obecnie znajduje się ten content, ale pozostaje w takim razie pytanie, dlaczego? Ano, zdaje się, że czynników jest tutaj całkiem sporo. Przede wszystkim starzy widzowie tego kontentu, którzy jeszcze jakiś czas temu oglądali te materiały, przez te kilka lat dorośli, zestarzeli się, jak ja. Bez kitu, myślę, że jestem tego dobrym przykładem, ponieważ jeszcze te 5 lat temu jarały mnie te rzeczy, ale obecnie, kiedy jestem bardziej świadomym człowiekiem, widzę, że jest to straszny szajs. Przynajmniej w przeważającej większości. Większość starych widzów siłą rzeczy nie będzie już tego oglądać, bo wie co i jak. I nie da się tak łatwo oszukać w pewnych kwestiach. Z tego miejsca przechodzimy także do drugiej przyczyny. Większość tych materiałów jest fejkowana i to bardzo dobrze widać. I tym bardziej działa to jeszcze gorzej, kiedy chociażby oglądasz film jednego z wymienionych wcześniej youtuberów, a także tych niewymienionych, i nagle widzisz, kiedy gościu z zupełną powagą mówi o pojawieniu się Hagiego Łagiego w lesie. I tutaj macie chociażby przykład takiej sytuacji w pewnym filmie i sami zobaczycie, jak komicznie, śmiesznie, absurdalnie to brzmi. Kiedy gościu stara się brzmieć poważnie i mrocznie, a opowiada o nagraniu, gdzie wklejony Hagi Wagi przyszedł i wywalił komuś low kicka, albo był w lesie i gość go wystraszył patykiem wklejonego Hagiego Wagiego. Na tym filmie gracz zrobił sobie przerwę na coś do zjedzenia. Niestety komuś się to nie spodobało. Hagi Wagi bardzo prosił o przytulenie, ale wystraszony gracz odmówił. Hagi Wagi solidnie się zdenerwował i dał mu mocnego kopa. Na leśnym spacerze autor nagrania natknął się na Hagi Wagi, który niestety był bardzo agresywny. Postanowił wrócić się po specjalnego kija. Po czym zastosował ekstremalny rzut odstraszający. Mężczyzna idzie do lodówki i bierze coś do jedzenia. I kiedy już miał wychodzić, Hagi wyskakuje z sąsiedniego pokoju. Mężczyzna obraca się i zdziwieniem patrzy na stworzenie stojące przed nim. Hagi Wagi wydaje się śmiać z tego incydentu. Nie wygląda to kolorowo. Mam nadzieję, że mężczyźnie nic się nie stało. Tak jest, większość tych nagrań jest kompletnie niewiarygodna. Ludzie albo nie są tym zainteresowani, albo po prostu wiedzą, że są to fejki i nie będą w to wierzyć, ani się tym jakoś bardziej jarać. Ponadto znaczna większość nagrań, która zasługiwałaby na jakąś uwagę, została już przemielona tyle razy przez taką ilość osób, że już nikogo więcej to nie zainteresuje. Aczkolwiek myślę, że co do tego wszystkiego pojawia się jeszcze jeden dość mocarny problem. Otóż już od jakiegoś czasu zdaje się, że autorzy oryginalnych nagrań zaczęli upominać się o swoją własność. Chociażby po zobaczeniu za niektórych filmów typu top 5 tego i tego, zaczęli nakładać strajki na twórców, którzy wykorzystywali ich nagrania. A wiadomo, z czym może wiązać się wystąpienie ewentualnego trzeciego strajka. Doświadczyłem tego sam na filmach sprzed 4-5 lat. Dlatego też z kanału poznikało wiele materiałów z tamtych czasów dla własnego bezpieczeństwa i to przenosi nas do tego punktu, że po prostu trochę niebezpieczne jest teraz tworzenie takiego kontentu, jeżeli chcesz utrzymać swój kanał w nienaruszonym stanie. Bo przecież kiedy nagle dostaniesz strajka, to może być się dość ciężko pozbierać, a nie wiadomo do końca kiedy, jaki twórca, jakiego filmu postanowi nagle wziąć cię na celownik. Myślę, że są to właśnie podstawowe czynniki, dla których ten content dość mocno upadł w Polsce, aczkolwiek nie powiem, są pewne wyjątki. Na tych kanałach, które zbudowały faktyczną społeczność wokół siebie i na kanałach, na których faktycznie widać zaangażowanie, gdzie te filmy są przedstawione w ciekawy sposób i nie są to notorycznie powtarzane te same materiały rok w rok, miesiąc w miesiąc. Poza tym uważam, że tworzenie kontentu tylko i wyłącznie opartego o nagrania, które pokazujesz, bez tworzenia czegokolwiek wokół siebie, bez tworzenia własnego stylu, bez budowania kontaktu ze swoją publicznością, bez tworzenia jakiejś więzi, widz-twórca, bez po prostu wkładania jakiejś cząstki siebie w te filmy, dość łatwo jest zostać zapomnianym, bo przecież widzowie są zainteresowani tylko tym, co pokazujesz, a niekoniecznie tobą. Myślę, że w bardzo łatwy sposób jest wpaść w coś takiego. Ciężej z tego wyjść, a tym bardziej, jeżeli tworzysz content, gdzie tylko pokazujesz nagrania, a ludzie mogą utożsamić się tylko i wyłącznie z twoim głosem. Uważam, że to jeden z bardziej fundamentalnych problemów. Mimo wszystko przynajmniej część tych twórców dalej kombinuje. Część dalej podbiera konwencje z zagranicy, inna część próbuje uderzać w shortsy. Aczkolwiek w większości bez bardziej imponujących sukcesów. Zatem podsumowując cały mój wywód, czuję się, jakbym pisał rozprawkę z polskiego. W sumie dziś pisałem.
W każdym razie, mając to wszystko z tyłu głowy, czy content ciekawostkowy, czy tutaj top 5 tego i tego na kamerze umarł? Myślę, że w większości tak. Oczywiście wspomniałem o co niektórych wyjątkach, tylko że wtedy twórcy faktycznie się starają, a w kwestii filmów, które popularne były 5 lat temu, które nijak nie zmieniły swojej formuły do teraz, myślę, że jest to martwe. Być może cieniem nadziei do powrotu tego kontentu znów na szczyt, albo mały pagórek czy coś, są shorty, gdzie faktycznie co jakiś czas coś może wybić się gdzieś mocniej i zrobić jakieś większe wyświetlenia, ale mam wrażenie, że większość polskich twórców nie jest w stanie wykorzystać tego potencjału. No i wydaje mi się, że to nawet bardzo dobrze, że ten content już nie jest tak bardzo oglądany jak wcześniej. W sensie wiecie, dla co niektórych może być to interesujące, jednakże trzeba mieć z tyłu głowy fakt, że większością osób, które oglądają bądź oglądały te filmy, są tak naprawdę osoby dość młode, a zobaczenie takich bardzo przerysowanych, niepokojących rzeczy na nagraniu wideo może dość mocno zaburzyć światopogląd co niektórych osób i to już naprawdę bywa niebezpieczne, więc wydaje mi się, że lepiej na przykład, żeby, nie wiem, młodsze osoby oglądały Minecrafta i tak dalej, niżeli kolejne top 5 Slenderonów złapanych na kamerze, ponieważ będzie to zdrowsze dla ich głowy i nie będą chociażby, nie wiem, bać się po nocach albo bać się wyjść z domu. Tak, takie sytuacje także się zdarzały. W każdym razie w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jaką macie opinię w tym temacie, czy podzielacie moje zdanie, czy być może macie jakieś własne. Jeżeli macie, to podzielcie się nim w komentarzach. Tymczasem ja będę się już zwijał, zostaw suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Już jest nas ponad 280 tysięcy, więc myślę, że jesteśmy coraz bliżej. Wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Ja tymczasem będę spadał, trzymajcie się tylko miłego. Dziękuję wszystkim, życzę. Siemano. Cześć.